Mieszkańcy Turza dzięki staraniom sołtysa mają nowe miejsce spotkań. W ubiegłym tygodniu uroczyście oddano do użytku rodzinny park rozrywki, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Od 29 października mieszkańcy Turza mogą spotykać się w rodzinnym parku rozrywki. Burmistrz Kuźni Raciborskiej w towarzystwie radnych miejskich, sołtysa, rady sołeckiej i przedstawicieli sponsorów dokonał uroczystego otwarcia nowego placu. Następnie obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii w Turzu. Projektując inwestycję, zadbano, by miejsce to było przyjazne dla osób w każdym wieku. To jest miejsce, które wiąże wszystkie potrzeby tutaj. Jest i wiata, gdzie można posiedzieć, kawy wypić, i dziecko, które się może rozerwać, no i dorosły, który też może coś zrobić dla swojego ciała, trochę starszego. Pomysł stworzenia parku powstał już 2 lata temu. Jego realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców wsi i instytucje, które wsparły inicjatywę stworzenia w Turzu parku rozrywki. Trzeba poświęcić czas, trzeba mieć chęci. Trzeba chcieć tego, a nie robimy to dla siebie, robimy to dla wszystkich mieszkańców. Mamy tutaj życzliwe dusze, fundację naszą tutaj współpracującą z nami przy kopalni Górażdża i to oni na przykład są sponsorem tej tutaj pięknej wiaty, gdzie będziemy wypoczywać. Mamy oprócz tego jeszcze program ministerialny, tak zwane OSY. I trzeci z tych programów to jest program tych funduszy inicjatyw lokalnych, dzięki któremu tutaj powstało na przykład ogrodzenie i jeszcze tutaj parę elementów. Więc 3 podmioty, nawet 4, bo Urząd Miasta jako dofinansowujący też jest, 4 podmioty razem się złożyły na to jedno piękne miejsce. Od wielu lat inwestycje i wydarzenia kulturalne w Turzu wspiera Fundacja Górażdże, aktywni w regionie. Jej misją jest angażowanie się w inicjatywy służące społecznościom lokalnym. Miejscowość Turze leży w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni surowców mineralnych Ruda. Kopalnia Ruda, tam wydobywamy kruszywa naturalne, żwiry, piaski. Funkcjonuje od 2006 roku i właściwie od początku staramy się po prostu budować tutaj dobre, pozytywne relacje. Od samego początku istnienia takiej imprezy jak pływadło jesteśmy tutaj stałym sponsorem. W momencie jak powstała fundacja, po prostu fundacja zaczęła wspierać się tą właśnie imprezę pływadło, a od 2 lat rzeczywiście tutaj współpracujemy z Radą Sołecką miejscowości Turze przy budowie tego parku rekreacji rodzinnego wypoczynku. Fundacja zainwestowała w rodzinny park rozrywki blisko 40 tysięcy złotych, a po uroczystym otwarciu placu zgromadzeni goście przeszli na pobliski cmentarz, by oddać hołd spoczywającym tu powstańcom śląskim. Mamy 100. rocznicę obchodów pierwszego powstania śląskiego, a tu jest u nas 3 akurat, ale to nie ma znaczenia, zaczęli w tej samej sprawie. W Turzu pamięta się o powstańcach nie tylko przy okazji rocznic czy święta zmarłych. Grób poległych na tutejszym cmentarzu ma swoich stałych opiekunów. Jeżeli chodzi o ten pomnik, po prostu on został niedawno odnowiony, parę lat temu, bo bardzo był zdewastowany. Jednak i cały czas tym pomnikiem opiekuje się nasze przedszkole. Przedtem się opiekowała szkoła, po likwidacji szkoły. Przedszkolaki czyszczą, sprzątają, przychodzą, taka dobra lekcja historii dla nich. Mieszkańcy Turza dbają o swoją małą ojczyznę. W planie rozwoju miejscowości określono 4 zadania. 3 z nich udało się już zrealizować. Ostatnim, do którego realizacji się przymierzają, jest budowa przystani na Odrze.